Pani profesor, była Pani naocznym świadkiem wydarzeń sierpnia 80. Czy mogłaby Pani nam przybliżyć atmosferę tamtych dni? Atmosfera była taka, jakiej ja nigdy nie doznałam w czasie po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. Dlatego, że nagle stało się tak, że w odpowiedzi na strajk zorganizowany w stoczni bardzo pozytywnie odpowiedziało wielu ludzi, wielu obywateli. I zaczęto uważać, że się coś wspaniałego i dziwnego dzieje, że na śpiew Mazurka Dąbrowskiego ludzie wstają i przestają się kłócić, że są wywieszone biało-czerwone chorągwie, że za tym jednym strajkiem w stoczni okazuje się, że zaczyna bardzo wiele zakładów naśladować ten strajk. I tak to się rozwijał, ten ruch, przez te 18 dni, że właściwie jak powstał ostatni, czwarty krąg tam na Śląsku, tego solidarnościowego ruchu, to już właściwie rząd był zobowiązany do podpisania umowy. Dlatego, że po prostu ze strajkiem generalnym w całym kraju to by było wiele strat. I dlatego właśnie, że tak szybko ten proces się rozwijał, bo ludzie jakoś uwierzyli, że ten strajk jest konieczny, dlatego że podwyżka cen żywności, którą zrobił rząd, bardzo ludzi zabolała i bronili się po prostu przed obniżeniem poziomu życia. I to było niezwykłe, bo wszyscy byli dla siebie serdeczni, bo ludzie, którzy byli poza stocznią i poza innymi zakładami strajkującymi, także wspomagali ogromnie, mocno tych, którzy strajkowali, bo trzeba im było dostarczyć i czystej bielizny, i jedzenia. Ja mieszkałam w Gdyni i chodziłam ze swoimi dziećmi do stoczni tej remontowej. I tam żeśmy zawsze nosili w odpowiednim czasie to, co oni chcieli, o co prosili, to żeśmy to zanosili. I tak właśnie było. Bardzo wiele ludzi pomagało tym, którzy byli w stoczni, żeby wytrzymali ten strajk. A jak ocenia Pani postulaty protestujących w tamtym czasie w stosunku do obecnej sytuacji w kraju? Czy uważa Pani, że mamy teraz godną pracę? Czy jest możliwość stworzenia dobrych warunków pracy nawet w korporacjach? Ja myślę tak, że dobre warunki pracy można stworzyć wszędzie. W jednoosobowym przedsiębiorstwie, w kilkuosobowym, w korporacji, w instytucjach, tylko musi być dobra wola. I ze względu na to, że powstało coś takiego, czego nawet nikt nie przewidywał, że nagle zacznie brakować ludzi do pracy i trzeba ludziom dawać i wyższe zarobki, ale też pewnie trzeba właśnie im zaspokajać te potrzeby niematerialne. Starożytni Rzymianie mówili, że zdrowy duch w zdrowym ciele. Człowiek jest istotą cielesno-duchową. Potrzebuje pieniędzy, ale też potrzebuje wiele duchowych motywacji, żeby po prostu był szczęśliwy. Bardzo często obecnie spotykamy się z umowami śmieciowymi, samozatrudnieniem, czy też permanentnym wykorzystywaniem umów zlecenia. Niewątpliwie są to przejawy kapitalizmu. Czy uważa Pani, że w dzisiejszych czasach może dojść do protestu osób pracujących, czy to raczej zbyt szerokie określenie? Myślę, że dość znacząca część społeczeństwa nie ma biedy. Żyje na średnim poziomie dobrobytu. Ma jakieś perspektywy i dlatego myślę, że zorganizowanie w tej chwili takiego strajku ogólnokrajowego to jest niemożliwe. Pani profesor, widzimy u Pani bardzo dużo pamiątek. Czy mogłaby Pani trochę o nich opowiedzieć? Najpiękniejszy dla mnie jest ten właśnie obraz, który namalowała Pani Maria, malarka. Jest to iskierka,
bardzo takim ciemnym kolorze pokazana i otulona, osłaniana, ochroniana przez ręce robotnicze. I tutaj właśnie jest pokazana i ta Solidarność, i robotnicy, bo tutaj jednak zasadniczą rolę odegrali robotnicy. Bardzo duże było ich właśnie zaangażowanie w tym wszystkim. I dlatego mi się ten obraz bardzo podoba i bardzo go lubię i się cieszę, że go mam. A pozostałe obrazy? Drugi obraz pana Matochy to jest na tym obrazie matka, która opłakuje swojego syna w 1970 roku w Gdańsku, po tej całej wielkiej tam rozlewie krwi. On potem się rozszerzył i w Szczecinie, i wszędzie, ale to właśnie było pokazane w Gdańsku najpierw, bo najpierw była ta taka jednak hekatomba w tej. I ten właśnie chyba strajk 1970 roku, a potem jeszcze w tym Radomiu też taki bardzo trudny strajk zmusił tych strajkujących w 1980 roku do tego, aby nie używać broni, aby nie znalazł się żaden żołnierz, który będzie chciał strzelać do swoich, albo też, że nie wejdzie Związek Radziecki, żeby robić u nas pokój. I to właśnie takiego rodzaju obrazy, jak się popularyzuje, to ludzie sobie myślą, że jednak wojna jest czymś bardzo strasznym, jeżeli człowiek człowiekowi zabiera życie. I to często nawet nie wie, jakiemu człowiekowi i dlaczego to robi, bo mu po prostu kazali. Dostał rozkaz, prawda? Żołnierze nasi dostali rozkaz w 1970 roku, by strzelali do tych ludzi, którzy tutaj kopali. Pani profesor, bardzo dziękujemy za rozmowę i za dobrą lekcję historii. Tak, to jest bardzo ważna lekcja historii, dlatego że jednak ten strajk, nikt tego nie kwestionuje. On naprawdę otworzył nam powoli drogę do wolności naszej.